Witam wszystkich. Chciałem wam się pochwalić, co znalazłem w tłumiku. W tłumiku od Kawasaki ZZR 1400. Tłumik kupiłem na Allegro jakiś czas temu. Ładny, niezniszczony. No to delikatne ryski, no ale to tam tego nie przeskoczysz. Mój był motocykl, może nie po szlifie, ale bardzo zniszczony. Gnieciony wręcz, niezładny. Ale co się okazuje? Zakładam tłumnik. No i motor chodzi jak jakiś piździk, nie? 1400 pod zbiornikiem, a to chodzi jak komarek. W końcu sobie, no, nie da rady. Rozcinam dziada, zobaczymy co jest w środku. No i co jest? Proszę. Widzicie? Były tu jakieś zwierzaki. Inne czteronogi. To chuj. Zobaczcie z tej strony. Cały przegląd mysiej rodziny. To jest jakiś motyl ususzony. Pełno śmieci. Nie wiem jak ten motocykl miał chodzić, ale nie było szans. Naprawdę. On chodził. Jakiś dziwny smród się z niego wydobywał. To właśnie to. Wypalało się właśnie to, także. O, w głowie się nie mieści. Dzięki.